No, jak zaczęliśmy się zajmować tymi cięższymi jonami, okazało się, że nie wystarcza, jeżeli taki ciężki jon uderza w tarczę, to nie wystarcza ustawiać detektory w jednej płaszczyźnie, tak jakbyśmy to robili, tylko powinna być kula, w środku powinna być tarcza, a detektory powinny otaczać tą kulę ze wszystkich stron. Moim sensem tu jest taka fotografia rozebranej takiej kuli, gdzie właśnie widać takie detektory. Moim sensem to są teleskopy, to znaczy to nie jest jeden detektor, tylko jest kilka detektorów ustawionych w szereg. Chodzi o to, żeby można było, przy pomocy takiego teleskopu można nie tylko mierzyć energię cząstki, ale można powiedzieć, jaka to jest cząstka. Znaczy wyznaczyć jej masę i jej ładunek. To są tak zwane układy 4π. No i takim miejscem, gdzie dysponowano zarówno bardzo nowoczesnym cyklotronem, jak i takim detektorem 4π, który się nazywa amfora. Na ten amfora przez amphora się pisze, amfora. Ta amfora składała się z kilkuset detektorów oczywiście, żeby właśnie obejmować pełny kąt bryłowy. No i tam zaczęliśmy się zajmować bardziej dogłębnie tymi reakcjami ciężkich jonów. To już nie było tam, to były takie wyjazdy wyłącznie na eksperymenty. Tutaj znowu dostaliśmy grant z francuskiej instytucji, która się nazywa IN2P3. I znowu ja byłem przedstawicielem strony polskiej, a John Cole, który pracował w Grenoblu, przedstawicielem strony francuskiej. Mówiąc nawiasem, John Cole był Anglikiem, który na stałe osiedlił się we Francji, właśnie w Grenoblu. No i tam zajmowaliśmy się jakim zagadnieniem? Mianowicie, jak zderzają się, można powiedzieć tak, że tarcza jest zbudowana z stosunkowo ciężkich jądr atomowych, a tu biegnie strumień ciężkich jonów. Można na to popatrzeć w układzie środka masy, czy można powiedzieć, że to właściwie jest równoważne temu, że lecą dwa ciężkie jony, jeden z tarczy, a jeden z związki cyklotronu, które się zderzają. Teraz to zderzenie nigdy nie jest centralne, tylko zawsze jest nieco niecentralne. My się tu pokazuję wam dłońmi, jak to wygląda. Czyli mamy dwie kule, każde jądro jest taką kulą, które się tak muskają. I teraz jest przy takim muśnięciu, ono przelatuje, przy takim muśnięciu jest pewien obszar, gdzie te dwa jądra się pokrywają. To jest tak zwane źródło pośredniej prędkości. I teraz to, dlaczego to się nazywa źródło? Dlatego, że tam wyzwala się olbrzymia energia, olbrzymia temperatura. Energia kinetyczna tych dwóch ciężkich jonów, które się tak muskają, jej część zamienia się na chaotyczny ruch nukleonów w tym obszarze pokrywania się, tam powstaje bardzo wysoka temperatura. No i myśmy się zajęli badaniem tego źródła o pośredniej prędkości. Tutaj były różne modele, chodziło o to, w jaki sposób, bo ta energia kinetycznego ruchu zamienia się na temperaturę, to znaczy to źródło pośredniej prędkości nieludzko się rozgrzewa. To niesłychanie wysokiej temperatury. Taki proces, gdzie energia kinetyczna zamienia się na chaotyczny ruch termiczny, nazywa się procesem dysypacji energii, rozproszenie energii. No i teraz były takie dwa modele, jednociałowej dysypacji i dwuciałowej dysypacji. Autorem jednego z tych modeli był właśnie Władek Świątecki. No i myśmy przeprowadzili szereg eksperymentów, opublikowaliśmy szereg prac, wspólnie oczywiście z fizykami francuskimi, i przeprowadziliśmy szereg skomplikowanych obliczeń. To już był czas, kiedy na świecie były znacznie potężniejsze komputery niż początkowo. No i doszliśmy do szeregu interesujących wniosków.
Przede wszystkim, dlaczego to zagadnienie jest takie ciekawe? Dlatego, że ono wiąże się z możliwością, że materia jądrowa, którą można traktować jako ciecz przy tak dużych energiach, doznaje przejść fazowych. No wiadomo, woda doznaje przejść fazowych. Jedno przejście fazowe to jest woda zamienia się w parę, a drugie przejście fazowe jest woda zamienia się w lód. Tu raczej chodzi o zamiany wody w parę. Oczywiście przy takim przejściu fazowym jest coś takiego, co się nazywa temperaturą krytyczną. Temperatura krytyczna to jest najwyższa, to już wiecie, już pan kiwa głową, czy to już było, to żeście się uczyli tego. No, jest najwyższa temperatura, przy której jeszcze może być ciecza. Powyżej temperatury krytycznej już nie może być cieczy, tylko musi być gaz. No i teraz chodzi o to, czy w cieczy jądrowej też może być takie przejście fazowe. To, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wszechświat powstał z wielkiego wybuchu. I w tym wielkim wybuchu były olbrzymie temperatury. I właśnie był pewien moment, gdzie tam powstawało coś, co można było powiedzieć, że jest cieczą jądrową. No i chodziło o to, czy tam następuje takie przejście fazowe. Mechanizm tego wielkiego wybuchu, który był początkiem naszego wszechświata, zależy od takich właśnie szczegółów. Dlatego te prace wzbudzały zainteresowanie. Między innymi Wojtek Gawlikowicz, inny mój doktorant, on opracował taki model, którym zasugerował procedurę eksperymentalną, której właśnie w zderzeniach tych ciężkich jonów można było powiedzieć, czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim przejściem fazowym. Moim zawiasem Wojtek Gawlikowicz, znaczy ja mam w sumie tam około 20 doktorów, z czego połowa mniej więcej to są docenci i profesorowie, i właśnie do nich dołącza Wojtek Gawlikowicz, który właśnie początkiem maja się habilituje, jego praca habilitacyjna już jest gotowa i nie będzie się habilitował w Warszawie, bo on pracuje w Warszawie. No więc to był następny rozdział naszej działalności, znowu w fizyce ciężkich jonów. No i jeżeli jeszcze o jednej rzeczy mógłbym powiedzieć, mianowicie o bombach atomowych czy wodorowych. Mianowicie Rosjanie przeprowadzali próbne eksplozje atomowe. I to nie były już bomby atomowe, tylko to już były bomby wodorowe. I badając, znaczy te eksplozje były robione w atmosferze. No i oczywiście wiatr wiały. I te radioaktywne chmury przedostawały się nad Europę, czy też zależnie od kierunku wiatru, no w każdym razie poza granicę Związku Radzieckiego. To jeszcze były czasy Związku Radzieckiego. No i robiono analizę tych chmur i tam wykryto, że tam występuje OUF 210. Normalny OUF jest ON 208, to znaczy taki OUF składa się z 208 nukleonów, prawda? To jest jednocześnie jego ciężar atomowy. Natomiast tam wykrywano ten OUF 210 i to tak, z jednej strony to było ciekawe, czy rzeczywiście to jest związane z eksplozjami tymi jądrowymi przeprowadzonymi w Związku Radzieckim, a po drugie, no jaki jest, dlaczego akurat ten, prawda, tam coś takiego jest. W eksplozjach amerykańskich, jeżeli nawet był ten OUF 210, było go znacznie mniej. No i teraz, gdzie można, znaczy Amerykanie mieli dokładny kalendarz eksplozji jądrowych, zarówno własnych, jak i rosyjskich, znaczy radzieckich. No, było ciekawe, żeby zobaczyć, no, w których tych eksplozjach, bo to częściowo były atomowe normalne bomby, w których eksplozjach występował ten OUF 210. Miejscem, gdzie można się o tym dowiedzieć, są lodowce.
dlatego że są, prawda, pada deszcz, znaczy tam gdzieś jest eksplozja, no, jest para wodna, skrapla się, pada deszcz. Jeżeli pada na przykład w Himalajach, no to zamarza, prawda? Znaczy robi się śnieg, znaczy to nie jest deszcz, tylko jest śnieg, no i warstwy lodowca są. No i w związku z tym zorganizowaliśmy wyprawę w Himalaje. To była na spółkę z Environmental Protection Agency, amerykańską agencją. Znaczy my daliśmy ludzi. Mówiąc, ja jestem tylko jeden Amerykanin, który to był zresztą wicedyrektor amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, resztę to byliśmy my. Prawda? No, trzeba było mieć pewne wiadomości o wspinaczce wysokogórskiej. No i to była ta podróż do Nepalu, która dzisiaj byłaby niemożliwa ciężarowym samochodem sprzed mojego domu, prawda? Przez Turcję, Iran, Afganistan, Pakistan, Indie, Nepal. Około 10 tysięcy kilometrów. Tam no, mieliśmy pieniądze, Amerykanie dostarczyli koniecznych dewiz. Wynajęliśmy samolot, taki nieduży, i ten samolot tam przetransportował nas do w Himalaje, prawda, Langtang Valley, czyli Dolina Langtang, u podnóża ośmiotysięcznika Shisha Pangma. No a tam wynajęliśmy tragarzy, to byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przy tym kobiety rządziły, bo tam akurat jest matriarchat i rzeczywiście panowie słuchali pani, tak jak należy. No i tragarze nieśli, mieliśmy cały sprzęt, prawda, w takich bębnach po 20-30 kilo, które były ważone, żeby nie było więcej. Każdy wiózł taki jeden bęben, ale tylko do granicy wiecznego śniegu. Już poza to zresztą pan czytał, więc już pan o tym wie. Poza graniczną było takie miejsce, gdzie już wszystko zamarzało. No i tam myśmy musieli sami nosić, co zresztą dobrze wychodziło na zdrowie, bo działaliśmy między 5 a 6 tysięcy metrów wysokości nad poziomem morza. Tam jest ciśnienie atmosferyczne mniej więcej pół atmosfery, czyli połowa tego ciśnienia, które tu panuje. Są trudności ze spaniem, a jest wszystko, przebiega znacznie lepiej, jeżeli się ma odpowiednią kondycję fizyczną. No więc właśnie nosząc to, musieliśmy się wspiąć na czoło lodowca, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie lodowiec spływa w dół, bo zwykle on jest w jakiejś kotlinie, prawda? Ten lodowiec, tam są te warstwy, potem jest jakiś taki próg skalny i on spływa w dół, co znaczy, że spływa. Jest zjawisko tak zwanej regelacji, które polega na tym, że jakieś ciśnienie lodu na skałę, to lód się topi i sobie przepływa, a potem znowu przez chwilowo jest woda, a potem znowu jest lód, jak już przejdzie przez to, jak ciśnienie zmniejszy się, jak już przejdzie za ten próg. No ale oczywiście, jak już przejdzie za ten próg, to wszystkie warstwy się mieszają. Wobec tego jedynym miejscem, gdzie można otrzymać tą interesującą nas informację, to jest właśnie obszar akumulacji lodowca. No i ten obszar akumulacji lodowca tam w Himalaja był między 5 a 6 tysięcy metrów, dlatego musieliśmy tak wysoko pójść, mimo że lodowce były znacznie niżej. No i tam był obóz, prawda? Obóz to były dwa namioty. Był jeszcze pośredni obóz, prawda? No, tam był jeden namiot i były tam dwa namioty, no i tam zjeżdżało się w szczeliny, kilkadziesiąt, prawie 100 metrów są szczeliny w lodowców i tam są te warstwy, które doskonale widać, są widać te poszczególne warstwy o grubości od 10 do 20 centymetrów, no i wykuwaliśmy, prawda, ten lód z tych warstw i zamykaliśmy w odpowiednich takich kontenerach i tam od razuśmy to topili. Mieliśmy butle z butanem, to było topione i przepuszczone przez filtry odpowiednie, no bo oczywiście nie można było tego lodu, prawda, transportować na dół, ale natomiast te filtry, prawda, już mogły i tak później całą tę informację przenieśliśmy na dół. No. W kierowanym przeze mnie zakładzie pracował Marcin Wójcik, ale my go wszyscy nazywamy Marianem Wójcikiem. Zawsze był od początku również mój doktorant, a obecnie profesor.
Tutaj zresztą też ma gabinet na tym korytarzu. I profesor Marian Wójcik od początku swojej działalności interesował się pomiarami małych aktywności. Ten ogół 210 jest radioaktywnym izotopem, także można go właśnie przez pomiar wysyłanego przez niego promieniowania może go identyfikować. No, on był specjalny. Oczywiście te natężenia tego promieniowania są niewielkie, prawda, co tam w tym lodzie utknęło tego ołowiu. On się specjalizował w ogóle pomiarami niskiej aktywności. Do dzisiaj jest specjalistą od pomiarów niskiej aktywności. Jego zakład współpracuje na przykład z Gran Sasso, to jest takie laboratorium niedaleko Rzymu, gdzie jest olbrzymi, największy na świecie detektor neutrin. To były dwa, najpierw był Galex, a teraz jest tak zwany Borexino i profesor Marian Wójcik odgrywa ważną rolę w tym. No ale wtedy był jeszcze młodym człowiekiem, no i wybudował taką specjalną aparaturę, która, no nie będę wam już zawracał głowy, no była wcale wyrafinowana. Chodziło o to, że przecież my jesteśmy otoczeni, znaczy wszystko jest trochę radioaktywne, ściany, my sami jesteśmy trochę radioaktywni i chodzi o to, żeby specjalnymi metodami zmniejszyć wpływ tego tła, no i mierzyć te bardzo słabe aktywności. No i taki cały zestaw zakupiło Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie i tam przeprowadzono badania tych próbek. No i oczywiście wykryto, że w tych warstwach, o których było wiadomo, że Rosjanie wykonywali eksplozje termojądrowe, czyli wodorowe, prawda, właśnie wydzielał się ołów 210. No, teraz. No i to jest druga część tej historii, także to zostało potwierdzone, prawda? Ta informacja została zanotowana przede wszystkim przez amerykańskie agencje, znaczy te tajne agencje oczywiście. No i teraz jeszcze następny, jeden mały rozdziałik. Mianowicie myśmy postanowili sobie policzyć taką bombę. To robiłem z następnym moim doktorantem, to był Krzysztof Kwiatkowski. Właściwie on zaczął u mnie doktorat, aczkolwiek w końcu skończył go w Stanach Zjednoczonych, dokąd go posłałem do Ameryki. I myśmy policzyli bombę i teraz są dwa, jak się później okazało, no bo wtedy to wszystko było niewiadome, jak taka bomba wodorowa jest zbudowana. Bo bomba atomowa, no to eksploduje, prawda, ten właśnie uran, znaczy jest uran 235, jeden z izotopów uranu, prawda, on cały czas wydziela neutrony, tam wylatują neutrony, bo są właśnie te samoistne, te symetryczne pękania, czyli reakcje fission, jest reakcja łańcuchowa. I eksploduje. A dlaczego nie eksploduje od razu? No dlatego, że musi być pewna masa krytyczna, więc bomba atomowa jest tak zbudowana, są dwie półkule oddalone od siebie, każda z nich nie może wybuchnąć, ale jak się przysunie do siebie, to eksploduje. I tak działa bomba atomowa, no nic skomplikowanego, no oczywiście są pewne problemy techniczne i tego. Oczywiście przy tym generowana jest bardzo wysoka temperatura. A teraz bomba wodorowa wykorzystuje inne reakcje jądrowe, które zachodzą w Słońcu. Dzięki temu my mamy ciepełko i w ogóle żyjemy. Słońce, prawda, produkuje energię przez reakcję fuzji, znaczy łączą się na przykład jądra deuteru i trytu. Lekkie jądra się ze sobą łączą i takie są prawa fizyki, że jeżeli jest rozszczepienie jąder uranu, ciężkiego jądra, to energia się wydziela. To jest tak zwana reakcja egzoenergetyczna. Natomiast dla lekkich jąder, my, żeby dostawać to rozszczepienie tych lekkich układów symetryczne, musieliśmy dodawać energii. Tam energia nie była produkowana. Także, rozszczepienie nic nie daje, natomiast fuzja, połączenie na przykład deuteru z trytem produkuje dużą energię. Tak działa Słońce.
No i teraz, no, jak to zrobić praktycznie? No, trzeba do tego, żeby deuter i tryt, te dwa jądra mają, każdy ma dodatni ładunek. Więc one się odpychają, więc musi dostarczyć takiej energii, żeby pokonać to elektryczne odpychanie. Czyli musi być zapalnik. Musi być zapalnik. Tym zapalnikiem dla bomby wodorowej jest bomba atomowa. Ta właśnie z uranu, bomba czy plutonu, prawda? Bomba atomowa. No i teraz są dwa scenariusze. Jeden taki narzucający się scenariusz to jest taki, że jest zbiorniczek, prawda, tego na przykład deuteru i trytu, prawda? Taki zbiorniczek, a naokoło jest kilka bomb atomowych, które jednocześnie eksplodują, oczywiście dają olbrzymią temperaturę, ten wodór z trytem się łączy i dopiero jest eksplozja nieprawdopodobna, 1000 razy większej energii niż w normalnej bombie atomowej. No i to była pierwsza rzecz, która się narzucała, żeby coś takiego robić, ale zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Związku Radzieckim, no, bardzo mądrzy ludzie wpadli na inny pomysł, mianowicie, żeby, znaczy przede wszystkim, jeszcze żeby powiedzieć dokładnie, mianowicie ten sposób, że jest kilka zapalników z zewnątrz, a w środku jest ten gaz, prawda, deuter i tryt, jest bardzo niedobry. Dlatego, że jak eksplodują te zapalniki, to wszystko się rozlatuje. To znaczy, zanim zacznie działać reakcja fuzji, łączenia się, to w większości to wszystko się rozlatuje. Także tego typu, tam następuje w pewnym stopniu reakcja fuzji, ale w małym stopniu. Jest to bardzo brudne, dlatego że jest kilka tych zapalników, są odpady promieniotwórcze, i to są takie brudne bomby wodorowe. Natomiast pomysł, na który padli zarówno Rosjanie, znaczy najpierw Amerykanie, później Rosjanie, był inny, mianowicie, żeby był jeden zapalnik z boku. Jeden zapalnik z boku i on, jeżeli eksploduje, to on oprócz promieniowania termicznego wysyła promienie rentgena. I te promienie rentgena dochodzą szybciej do tego zbiornika z tym gazem, z tą mieszaniną tych dwóch izotopów, i to nie ulega, ponieważ to jest trochę dalej jest oddalony ten zapalnik, ten układ się nie rozlatuje i następuje właściwa eksplozja termojądrowa. I właśnie, szczególnie właśnie w tych brudnych bombach produkowany jest ten ołów. OW-210, po którym myśmy ruszyli w Himalaje. No i to okazało się, wyjaśniło. No i myśmy razem z Krzysztofem Kwiatkowskim policzyli, prawda? To nie zostało opublikowane, znaczy jest tylko w takim biuletynie, no bo to dotyczyło bomby, więc trudno, żeby takie rzeczy publikować. Krzysztof Kwiatkowski był wtedy moim doktorantem, ale ja go wysłałem do Stanów i on już ze Stanów nie wrócił. Ożenił się z Japonką czy z Chinką, bo już nie pamiętam. I mówiąc nawiasem, dzisiaj pracuję w Los Alamos, w miejscu, w którym Amerykanie ciągle produkują bomby atomowe. I od momentu, jak zaczął pracować w Los Alamos, zniknęły jego prace publikowane w ogólnie dostępnych czasopismach. To jest jeden z moich uczniów, który niestety albo niestety zajmuje się czymś, co jest związane z produkcją bomb atomowych. No i to chyba wszystko, co wam mogę powiedzieć o działalności naukowej. No jeszcze mogę to, co wam powiedziałem wcześniej, że cała fizyka jądrowa jest niesłychanie ważnym działem dla astrofizyki. Bo żeby rozumieć, jak gwiazdy działają, jak gwiazdy świecą, jak gwiazdy żyją, bo gwiazdy mają swój żywot, zależnie od masy, różny jest ich koniec, śmierć. No a poza tym wielki wybuch na początku, który był początkiem wszechświata, no zależał bardzo silnie od różnych aspektów fizyki jądrowej. Także jest to niesłychanie pasjonująca dziedzina w tej chwili.
No, ja jestem przewodniczącym Komisji Astrofizyki PAU, gdzie no, referowane są różne prace z dziedziny astrofizyki. Ostatnio był wykład doktora Marcina Misiaszka, który mówił o ciemnej materii. Ostatni piątek. Wszystkich interesuje początek świata. Już Biblia się tym zajmuje, prawda? Początkiem świata. No, więc no, jest to bardzo interesujące, jak ten początek świata wyglądał. Zresztą są różne modele, to znaczy i jest pytanie, jaki będzie koniec wszechświata. Znaczy, koniec naszego świata jest wiadomy, to znaczy Słońce w pewnym momencie rozedmie się tak bardzo, że Ziemia znajdzie się w jej wnętrzu Słońca i my się spalimy. Nie musicie się obawiać, bo to będzie za dobrych parę milionów lat, ale taki będzie koniec naszego świata. Natomiast ciągle jest dyskusja na ten temat, co będzie z całym wszechświatem. No więc były takie modele, które mówiły, że no, był wielki wybuch i przestrzeń się rozszerzała. Bo to pytanie, gdzie był wielki wybuch? Wszędzie był wielki wybuch, bo przestrzeń jest nieskończona. Ale przestrzeń może się rozszerzać. Żeby to zrozumieć, to trzeba postudiować ogólną teorię względności troszeczkę. Was tego nie uczyli w szkole. Nie uczyli, no więc właśnie. No ale w każdym razie przestrzeń się rozszerza. No i po wielkim wybuchu przestrzeń się rozszerzała i do dzisiaj się rozszerza. Dlatego galaktyki i gwiazdy od nas uciekają. I badając efekt Dopplera, podobny efekt Dopplera, podobny efekt, dzięki któremu policja może mierzyć naszą szybkość, jak poruszamy się samochodem, czy nie jedziemy za szybko, prawda? To jest zmiana długości fali, jeżeli źródło się oddala albo się przybliża. Jeżeli się przybliża, to długość fali maleje, jeżeli się oddala, to długość fali rośnie. No więc podobnie w astronomii można mierzyć prędkość oddalania się obiektów różnych, gwiazd czy galaktyk. No i wiadomo, że rozszerza się ten wszechświat, no ale ten wszechświat, on... No, jednak są siły grawitacji, prawda, przyciągające. No więc było pytanie, no może w pewnym momencie to się zatrzyma i zacznie z powrotem się skupiać i nastąpi taki antywybuch. To wtedy by był początek wszechświata, wielkim wybuchu i potem koniec całego wszechświata w takim antywielkim wybuchu. W tej chwili sprawa jest zupełnie niejasna. To znaczy wydaje się, że takiego efektu, że to się rozszerza, a potem się będzie skupiać, no i będzie ten antywybuch, po którym znowu będzie się rozszerzać, że to by było tak, to wydaje się, że to jest niemożliwe. Są inne modele czy hipotezy, którymi już nie będę wam zawracał głowy. W każdym razie, no jest to, musicie przyznać, bardzo pasjonujące zagadnienie dla każdego, prawda, jaki był początek wszechświata i jakie będą dalsze jego losy, tego wszechświata. W tej chwili, znaczy od pewnego czasu, jest problem ciemnej energii, ciemnej materii i ciemnej energii. Mianowicie, no, my otoczeni jesteśmy tak zwaną materią barionową. No tak się ona nazywa. No to jest to, z czego my jesteśmy zbudowani. Słońce, gwiazdy, Ziemia. Wszystko jest zbudowane z tak zwanej materii barionowej. Ale okazuje się, że szeregu efektów, i my wiemy mniej więcej, znaczy astronomowie dostarczają nam informacji, ile tej materii barionowej jest. No bo po prostu patrząc w różnych kierunkach, liczą gwiazdy, liczą galaktyki i mogą oszacować no, na jednostkę objętości wszechświata, ile jest tej barionowej materii. Można to określić. Prawda? Oczywiście przestrzeń się rozszerza, więc można powiedzieć, że gęstość tej barionowej materii nieco maleje, no ale w każdym razie my wiemy, no, ile tej barionowej materii jest. No ale teraz są pewne problemy. Mianowicie, jak mamy na przykład gromady galaktyk. No, galaktyka to jest znowu zbiór gwiazd, więc są gwiazdy zbierają się w tak zwane galaktyki. My należymy do tak zwanej galaktyki Drogi Mlecznej, która ma kształt takiej soczewki. My nie leżymy w centrum, broń Boże, tylko
z boku tej soczewki. No w każdym razie to jest nasza gromada gwiazd. No a znowu te galaktyki grupują się też w gromady. Gromady, tak to jest. I teraz, jeżeli jest taka gromada galaktyk, to przestrzeń między tymi gromadami jest wypełniona gazem, wodorem. No bo najwięcej na świecie jest wodoru. Wodoru jest najwięcej. I teraz my, no ten, ponieważ gwiazdy świecą, więc wzbudzają atomy wodoru. Atomy, już nie mówimy o jądrach, tylko atoma. I gwiazdy świecą. No i teraz astronomowie potrafią to światło rejestrować. I co więcej, jeżeli się rejestruje widmo tego światła, można określić, jaka jest temperatura tego gazu wodorowego. Co to znaczy, że gaz ma wyższą temperaturę? To znaczy, że jego atomy się szybciej poruszają. One biegają w różne strony, się biegają. I teraz, dlaczego ten gaz nie ucieka z gromady galaktyk? No bo gromada galaktyk jest w próżni praktycznie. Znaczy, następna gromada jest tam gdzieś, ho, jak daleko. A to tymczasem jest gromada galaktyk. No i ta gromada galaktyk jest wypełniona, znaczy między galaktykami, między gwiazdami jest wodór, który ma określoną temperaturę. Dlaczego to nie ucieka ten wodór? No bo grawitacja go trzyma. Grawitacja, normalna grawitacja. No ale teraz okazuje się, że masa gwiazd i galaktyk jest zbyt mała, żeby utrzymywać wodór o takiej temperaturze. No i to jest zagadka, no, którą można wytłumaczyć tylko w taki sposób, że oprócz tej materii barionowej, którą my widzimy, jest jeszcze drugi rodzaj materii. Nie wiemy, co to jest za materia, ciemna materia. Ona na pewno słabo oddziałuje z materią barionową. Ona jest wszędzie. My siedzimy w takim obłoku tej materii ciemnej. W naszym ciele też jest pewna materia ciemna, tylko ona bardzo słabo oddziaływuje z materią barionową, z której my jesteśmy zbudowani. I ten ostatni referat pana doktora Marcina Misiaszka właśnie dotyczył kilku eksperymentów na świecie, których celem jest wykrycie eksperymentalne, bo to jest hipoteza, która mówi, że musi być ta materia barionowa, bo inaczej by gaz uciekł. Zresztą jest szereg innych efektów, które wymagają istnienia tej ciemnej materii. No i trzeba powiedzieć, że tutaj jest wielkie zamieszanie, to znaczy w tej chwili nie wiemy, czym jest ta ciemna materia. Powinna być. Co więcej, ona przeważa, jeżeli chodzi o masę, to wszechświat głównie jest zbudowany z ciemnej materii, a nasza materia barionowa musi, nie należy zadzierać nosa, prawda? Ludzie zawsze byli skłonni do zadzierania losa, że oni są najważniejsi. Że nawet materia, z której my jesteśmy zbudowani, nie jest najważniejsza. Tej materii barionowej jest znacznie mniej niż tej ciemnej materii. No i są te eksperymenty. Jeden eksperyment kosmiczny, znaczy jest sonda kosmiczna, która ma takie detektory specjalne poza orbitą czy poza Ziemią. No i jest w Grand Sasso jest też eksperyment, tak zwana Dama, w którym zresztą współdziała profesor Marian Wójcik. Nie będę wam mówił o szczegółach, ale w każdym razie wyniki tych kilku różnych eksperymentów nie są konsystentne. Więc jest to niesłychanie, słuchajcie, największe postępy w fizyce były wtedy, kiedy pojawiały się sprzeczności. Bo jeżeli wszystko się zgadza i wszystko jest dobre, to właściwie można już iść na emeryturę. Nie ma, znaczy tylko trzeba egzaminować nieszczęśników, którzy na ogół fizyki nie lubią, prawda, i dawać dwóje, ale właściwie nic więcej nie potrzeba. No można robić różne wynalazki oparte na prawach fizyki. Natomiast wtedy w historii fizyki, kiedy pojawiały się sprzeczności wyraźne, wtedy nagle był wielki postęp. Wobec tego no jest w tej chwili no, wielkie zamieszanie, a jednocześnie oczekiwanie, co to jest ta ciemna materia. Oprócz tej ciemnej materii jest jeszcze ciemna energia, o tym wam już nie będę mówił. Tak, mam nadzieję, że tak. No więc tak, po kolei. Nieżyjący Tadeusz Panek, który robił u mnie doktorat, a następnie pracował na Uniwersytecie Śląskim. I niestety nie żyje. Profesor Majka.
Profesor Majka pracuje w międzynarodowej organizacji w Niemczech już od wielu lat. Jest profesorem. Potem doktor habilitowany Janusz Brzychczyk, który no, tutaj ma swój gabinet, ma duże osiągnięcia. Doktor habilitowany Tadeusz Kozik, też w tym korytarzu, tylko znowu z drugiej strony. Potem jest profesor Roman Płaneta, o którym wspominałem. Mój zakład, który rozpadł się na dwa zakłady. W tej chwili, znaczy jednym kieruje Roman Płaneta i to jest zakład fizyki gorącej materii. Dlaczego gorącej? No to wam tłumaczyłem. Natomiast drugi to jest, który się zajmuje właśnie niskimi aktywnościami i elektroniką, to jest profesora Wójcika. No, potem jest Zbigniew Sosin, to jest też docent. To ja mówię, wymieniam wam tylko doktorów habilitowanych lub profesorów. Andrzej Wielow też jest doktorem habilitowanym. Gawlikowicz się habilituje, jak już powiedziałem, w maju i mam nadzieję, że mam wszelkie dane. Znaczy, wydaje mi się, że to będzie pomyślna habilitacja. Potem jest Lidia Morawska z domu Jaskuła, po mężu Morawska, która jest profesorem jednego z uniwersytetów w Australii. No, Marian Wójcik, no to mówiliśmy, profesor. No to właściwie to już było wszystko. To wymieniłem wam wszystkich doktorów habilitowanych i profesorów, to jest mniej więcej połowa. Jeżeli chodzi o, znaczy jak kończyłem 80 lat, co było w styczniu, prawda, to moi uczniowie i przyjaciele zrobili mi przyjemność, mianowicie zrobili konferencję, która była w kolegium, domu się odbywała, gdzie referaty wygłaszali moje wnuki naukowe, nie dzieci, no bo ci moi byli doktorzy, dzisiaj docenci czy profesorowie, to są moje dzieci. Natomiast ich doktoranci czy już doktorzy to są moje wnuki. No i była prawda, taka konferencja. Oni mi dostarczyli taki obraz, gdzie jest takie drzewo z konarami. To ten obraz możecie zobaczyć pani Elżbiety, ono tam wisi. Tak, fotografia ja mam. No wiecie, no jest pokazane. No i osobą, która ma najwięcej mi dostarczyła wnuków, jest pani Lidia Morawska właśnie, która jest, jak już powiedziałem, profesorem jednego z uniwersytetów Australii i ona ma z tych moich uczniów najwięcej doktorów już po doktoracie. No. A tamci mają też, każdy z nich ma kilku doktorów. I będą mieli więcej doktorów. Było, no, 600-lecie uniwersytetu, no, ale oczywiście, no, nie była to taka uroczystość, jaka powinna być. To właśnie jest moja cała odpowiedź. No, były oczywiście, no, było uroczyste posiedzenie Senatu, było, prawda, przemówienie rektora i jeszcze kilku innych panów. Ale to, no, no były to inne czasy, których wy na szczęście nie możecie pamiętać, bo to przed waszym urodzeniem oczywiście. Nie były to przyjemne czasy, muszę wam powiedzieć. Dlatego, że no były różne rzeczy. No. To ja zresztą wam przedtem mówiłem, no to wam poprzednio mówiłem, że jaki los spotkał kółko studentów fizyki, prawda? To wam opowiadałem wam, czy nie? Opowiadałem wam. Nie, no opowiadałem jak niszczono bibliotekę i tak dalej i w ogóle fakt, że myśmy to restytuowali, niemal spowodował wyrzucenie mnie osobiście ze studiów. Potem ja razem z Olegiem Czyżewskim zostaliśmy w pewnym momencie wyrzuceni, to znaczy tylko dzięki, bo nie należeliśmy do żadnego tam organizacji tej młodzieżowej, które wtedy były i profesor Niewodniczański potrafił to załatwić, a nas powrotem przyjęto. Myśmy wtedy byli zastępcami asystentów, to były lata 50., prawda? No i cały szereg rzeczy takich się działo, wiecie. No były obowiązkowe wykłady marksizmu-leninizmu.
które się odbywały na ulicy Gołębiej, jeszcze w tym Starym Instytucie, w dużej sali. Wszyscyśmy musieli siedzieć i pamiętam, jak wiecie, kto to jest profesor Janik, oczywiście. Profesor Janika, taka pani właśnie specjalistka od tych zagadnień, rugała, bo rozmawiał ze swoim sąsiadem. Prawda? No i takie były rzeczy. Na 1 maja musieliśmy maszerować. Profesor Niewodniczański miał poczucie humoru, szedł pierwszy z lagą taką, a myśmy za nim maszerowali na 1 maja. No trzeba było maszerować na 1 maja, żeby był święty spokój. No byliśmy inwigilowani, no to to wam już tłumaczyłem. Byliśmy inwigilowani. Wiecie, mieliśmy, to ja zresztą wam powiedziałem, dzięki temu zajmowaliśmy się fizyką, a nie historią, filozofią. Albo biologią, bo w biologii znowu były też takie prądy komunistyczne, prawda, tam. No to dzięki temu mieliśmy, nasze życie nie było tak okropne jak humanistów. No bo humaniści, prawda, musieli Marksa, Engelsa sławić i tego. Natomiast no, my nie bardzo w fizyce można było tego Marksa, Engelsa sławić. Wobec tego dawali nam spokój, poza tym mieli nadzieję, znaczy fizyka jądra była ważna, bo nawet jak nie budowaliśmy bomby atomowej, to wiedzieliśmy, jak się buduje detektory promieniowania, więc jakby się coś działo, no to byśmy robili te detektory, prawda, była jakaś wojna. Zresztą robiliśmy detektory cały czas, no był reaktor atomowy i tak dalej, więc pod tym względem było trochę lepiej. Ale też ograniczone wyjazdy, nie puszczali naszych rodzin przez wiele lat. Kilka małżeństw rozleciało się tym sposobem. No jeżeli wyjeżdża się na 1,5 roku i zostawia się... Ja zostawiałam żonę z młodym synem Andrzejem i jechałem do Leningradu, prawda, na 1,5 roku. A potem do Birmingham znowu, znaczy tu Rosjanie nie puścili, a w Birmingham znowu nie puścili nasi, nie dali jej paszportu i też 1,5 roku już ze starszym Andrzejem, prawda, moja żona musiała sama tutaj być. Dopiero później te wszystkie moje następne wyjazdy to już były zawsze z moją żoną. To już zawsześmy jeździli razem. Oczywiście i na te dłuższe i często na krótsze. Moja żona wcale dużo podróżowała ze mną dzięki temu. Ale wiecie, no ale to były naprawdę czasy, o których wy nie macie pojęcia w ogóle. Trzeba było uważać z opowiadaniem dowcipów politycznych. No i dlatego powstał Klub Grotołazów, o którym wam wspomniałem. No bo w jaskini, w towarzystwie, któreśmy znali, selekcja była, żadnych partyjnych, żadnych tego. To się mówiło dowcipy polityczne, bo tam w jaskini nikogo nie było. No i wiecie, no to są rzeczy, które wam w ogóle trudno sobie wyobrazić.